Cześć. Tutaj Terenia TV, witamy skąd? Z wrocławskich Partynic. Z wrocławskich Partynic. Z nami jest... Alicja, pani tempomat. Pani tempomat, tak zgadza się. Kasia, czyli hipoterapeuta. Tak, ja, czyli tato Tereni, no i oczywiście... Nasza gwiazda największa, Tereska. I inspiracja Terenia. Tak. Zatem, wpadliśmy na fajny pomysł. Oczywiście Tereska była jakby inspiracją do tego, ale nie tylko. Jakby zrzeszyło się na to równocześnie wiele różnych jednakowych myśli. I powstała kurza mózgu, którą musieliśmy troszeczkę ująć w jakichś ryzach i oto właśnie ją przedstawimy. Idea jest taka, żeby zacząć zbierać fundusze dla dzieciaków, a konkretnie dla ich rodzin, dla rodzin dzieci, których nie stać na to, żeby kupić choćby jedne zajęcia hipoterapii. I będziemy to robić przez portal zrzutka.pl. Zapraszamy, żeby odwiedzić tą stronę, żeby odwiedzić nasz link i przeczytać o tym szerzej. Natomiast będziemy zbierać pieniądze i fundować im minimum 3-miesięczne karnety na hipoterapię. Mam nadzieję, że to zachęci różnych ludzi do tego, żeby po pierwsze pomagać, a po drugie, żeby inicjować tą hipoterapię, żeby cały czas ją wspomagać, żeby ją promować, żeby mówić o niej, że jest fajna naprawdę i warto. Jeszcze w sumie można dodać, że dla wielu młodych osób jest to doskonała szansa na to, żeby się rozwijać i wyrabiać sobie odpowiednie cechy, które są jak najbardziej przydatne w przyszłości, takie jak cierpliwość, jak opieka nad drugim stworzeniem. Tak. Także hipoterapia nie rozwija nas tylko fizycznie, ale także w takich kwestiach bardzo mentalnych, dokładnie tak duchowych. Dokładnie. Interpersonalno-zwierzęcych. Tak. Tak. Tak, poznawczo-mięśniowo-ruchowych, dokładnie. Dobre. Czyli hipo nie tylko dla kogoś, kto ma jakiś problem, bo jak tu zadzwoniła kiedyś pani do mnie, i ze zdziwieniem mówiła, a to trzeba mieć jakiś problem, żeby na hipoterapię trafić? A mówię, nie, absolutnie nie. Więc zachęcamy wszystkich oczywiście, natomiast akcja jest bardzo szczytna i będziemy ją promować. Tak. Mam nadzieję, że uda się naprawdę ją rozbujać tak, że obejmie cały Wrocław, a nawet całą Polskę. No i szykuje się finał tej akcji, prawda? Myślimy o tym, żeby jakiś to był finał, być może będzie to jakiś... spektakularny bieg albo jakaś mała imprezka w ramach i podziękowania dla tych, którzy będą nas wspierać, ale też żeby jakby dopiąć ten ostatni punkt tej naszej akcji, bo jak żeśmy się już zorientowali, jest wiele osób, które chciałyby jeździć i brać udział w tych zajęciach hipoterapeutycznych, no ale z wielu przyczyn jakby nie mogą, tak? Głównie finansowych, prawda? No dokładnie, na pierwszym miejscu są jednak zajęcia, rehabilitacje, ćwiczenia. No i ta hipoterapia, choć ważna, super i przyjemna, no brakuje na nią po prostu środków i to jest właśnie jakby ta nasza główna idea. Zbieramy po to, żeby zorganizować środki dla osób, które chciałyby, a... Nie mogą. Nie mogą. Dokładnie. Finał odbędzie się 1 czerwca. Taki mamy plan wstępny, natomiast no, tak będziemy to utrzymywać, czyli w Dzień Dziecka. Także zacna data. Postaramy się, żeby było to na wrocławskim torze wyścigów konnych. Myślę, że uzyskamy przychylność toru i dyrektora. I będą fajne rzeczy. Zatem co? Zaczynamy? Zapraszamy do wzięcia udziału i do wspierania nas naprawdę w szczytnym celu. Przyłączcie się. Dzięki. Dziękujemy.